ostatniej sesji wakacyjnej, bo będzie nas czekać jeszcze jedna sesja, sądzę, i na tej sesji będziemy omawiać drogi powiatowe, które są bardzo, bardzo w złym stanie, i będziemy prosić tutaj władze powiatu o złożenie sprawozdania. Pozwolicie, otworzę 30. posiedzenie sesji Rady Gminy IWU. Witam bardzo, bardzo serdecznie panią Wannę Draga, przewodniczącą Rady i radną powiatową. Witam bardzo serdecznie. Witam pana Marka Jakubowskiego, kierownika posterunku Policji w Iłowie. Witam pana Waldemara Czubiela. Witam pana Sylwestra Roga, komendanta gminnego OSP. Witam panią Anetę Rozkosz, ODM Wielice. Witam szanownych państwa radnych. Witam państwa sołtysów. Witam pana wójta, pana sekretarza, panią skarbnik, panią kierownik, administracyjną od szkół. Witam media, witam przybyłych gości, co nie wymieniałem. Pozwolicie, że mam pytanie do szanownych państwa radnych. Czy wszyscy otrzymali porządek obrad? Nie widzę uwag, a więc otrzymali. Czy są uwagi co do porządku obrad? Proszę o głos pani Ania Wojciechowska. Szanowni Państwo, w związku z tym, że zachodzi konieczność uchylenia paragrafu 4 w uchwale nr 144 mówiącej o zniżkach uchwalonych dla dyrektorów i wicedyrektorów, mieliśmy w paragrafie 4 jeszcze taki zapis: wójt gminy i w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonych w artykule 42 ust. 3 karty nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora. Ten paragraf jest niezgodny z przepisami, w związku z tym, że uchwałą Rady Gminy zniżki są już wyżej określone i dlatego zachodzi konieczność uchylenia tego paragrafu i prosiłabym o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały, która uchyla ten paragraf 4. Dziękuję. Czy są jeszcze uwagi co do porządku? Nie widzę. Szanowni państwo radni, ja bym to przyjął pod punkcie A, punkcie 10, tą uchwałę, a więc na samym końcu, bo to typowa formalność po prostu usunięcia paragrafu numer 4. Kto z szanownych państwa radnych jest za porządkiem obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Proszę pana wójta o złożenie informacji od ostatniego posiedzenia sesji. Bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący, wysoka rado. Ponieważ ja się bardzo cieszę, że dzisiaj jest bardzo dobra prezentacja państwa sołtysów, bo jest na tym pierwszym konsultantowym zakresie, ale i tak mamy tutaj prezentację bardzo dobrą, z tego jestem bardzo zadowolony. W Szkole Podstawowej w Brzozowie odbyło się spotkanie na zaproszenie rodziców dzieci oddziału przedszkolnego. Byliśmy tutaj wspólnie razem z panią Garni. Oczywiście tematem było odpłatność przedłużenie
szkolnego funkcjonowania od 2,5 godziny. Za odpłatnością oczywiście. Proszę Państwa, takiej decyzji na dzień dzisiejszy nie podjęliśmy. Ja mam nadzieję, że ten temat trafi na Komisję Oświaty. Natomiast trzeba to przeanalizować i trzeba sprawdzić między innymi ilość dzieci, która między innymi będzie przebywała przez 2,5 godziny dłużej. No i jeżeli będzie taka potrzeba, to ja uważam, że powinniśmy taką decyzję podjąć ze względu na to, że jednak ci rodzice, którzy pracują poza rządowym, poza gminą, no mają ciężko dojechać w tych godzinach funkcjonowania tego przedszkola. I ja wcale nie jestem tutaj przeciwny, natomiast trzeba przeanalizować, jakie to będą koszty. Dyrektor Andrzej Grabarek jest obecnie na poratowaniu zdrowia w zasadzie na rehabilitacji. Jeżeli wróci, będzie tu na komisji. Ja mam nadzieję, że 8 tu przewodniczący zwoła komisję i ten temat będzie szczegółowo omówiony. Szanowni radni, Państwo co tyści, zaproszeni goście, bo na poprzedniej sesji pamiętacie Państwo, pani radna Dorota Bernard napisała do wójta list otwarty po sesji, uznając, że jakby zburzyła ją odpowiedź jako radną, wypowiedź tutaj moja, która dotyczyła działalności innego ośrodka pomocy społecznej. Ale proszę Państwa, ja pozwoliłem sobie taką odpowiedź dać do tygodnika Ziemia Sołaczewska, przepraszam, Ekspres Sołaczewski. I proszę Państwa, jeżeli Państwo będziecie chcieli, to z tą publikacją możecie się zapoznać. Natomiast patrząc z punktu widzenia tutaj pani radnej, uważam, że to jest takie troszkę robienie do własnego gwiazda. Ja pani radnej już tutaj na ten temat powiedziałem. Nie będę konfrontacji prowadził, bo to nie jest moje zadanie. Moje zadanie to jest, żeby pozyskiwać środki, żeby dbać o sprawy związane z wykonywaniem zadań, które do nas należą, natomiast mniej politykowania i mniej spraw związanych między innymi z tym, co trzeba komu pomóc, bo my wiemy, my pomagamy, my cały czas jesteśmy otwarci na współpracę z seniorami, z dziećmi, z młodzieżą. Jeżeli chodzi o ściągalność za nieczystości, za śmieci, zgodnie z tą nową ustawą, to proszę Państwa, mamy zaległości dość znaczne. Tutaj pani skarbnik jest przygotowana, mogłaby coś na ten temat powiedzieć. Proszę Państwa, wcale nie jest tak łatwo. Ktoś na nas narzucił duży obowiązek ściągalności za śmieci od każdego, bo każdy śmieci, tak naprawdę, od dzieciaka, od pielu jeszcze najbardziej, do tego, który powinna stare lata też nam się przydają pieluchy. Tak, proszę Państwa, patrząc z punktu widzenia tych zwolnień, to i tak mamy już ich sporo. Jeżeli byśmy chcieli poszerzyć tą gamę, to musimy z budżetu dokładać znaczne pieniądze. Ale nie będę na ten temat się wypowiadał, Państwo sami się zapoznajcie z tą publikacją i ocenię. Ja natomiast prosiłbym szanowną panią radną, żeby lepiej przyjść i porozmawiać w gabinecie, czy ewentualnie na sesji, jak wypowiadać się na łamach, pisząc do wójta poprzez gazetę. To jest taka forma, że trzeba wójtowi dołożyć. No bo to tak trzeba, no bo jakieś tam niedociągnięcia nieraz są, ale przy okazji można skorzystać, że można wygarnąć wójtowi, ile zarabia, jakie to bierze apanaże, jeszcze inne rzeczy, zresztą sami Państwo się z tym zapoznajcie. 27 kwietnia wpłynęła prośba pana Marka Nowakowskiego i syna Tomka, właścicieli piekarni Domu Weselnego w Iłowie. Chodzi o powiększenie działki, która przylega, jak wykup działki, która przylega do Domu Weselnego, gdzie nie ma tam możliwości parkowania, bo ten plac jest w całości, to on jest otwarty, to jest plac gminny i tak naprawdę to Państwo Nowakowscy, budując tam, szykując ten dom weselny, to nie mają w ogóle dostępu parkingu. Troszkę tylko to, co jest kostkowane, to jest już zwracamy się wcześniej ustnie, prosi
prosiłem, żeby napisali na piśmie. Jest taka możliwość sprzedaży też przetargowej sąsiadowi, sąsiadom sąsiednich działek użytkujących w sąsiedztwie. Tu chodzi o wystąpienie o 2000 metrów. Ja uważam, że 2000 jest niemożliwe do sprzedaży. Jest możliwe sprzedaż 1000 metrów, która by pozwoliła im na funkcjonowanie. Jest to 10 darów, gdzie można postawić 50 samochodów. I proszę Państwa, taka propozycja moja jest, jeżeli dam to na obrót, skieruję to, skierowane to zostało na komisję. Mam nadzieję, że Komisja Rolnictwa, Ładu, Porządku i Zagospodarowania Przestrzennego będzie na ten temat się wypowiadać. Jeżeli dojdzie do tego, to te 1000 metrów, ja dałem taką panu odpowiedź, panu Markowi, że do 1000 metrów możemy rozmawiać. Więcej nie ma możliwości, bo ta cała działka ma 3000 ponad metrów, czyli resztę musimy zostawić. Natomiast proszę Państwa, wiem, że tu jest bałagan. I proszę Państwa, ludzie, którzy organizują wesela, u pana Marka zwracają uwagę. Pan Marek teraz postawił taki parawan, ale proszę Państwa, my tu cały czas ten plac jakby do celów trochę nie wiem, co powinno być tutaj w tej okolicy, bo mamy teraz destrukt, ale też najgorszy to jest ten nasz śmietnik, do którego przywodzą nam tam wszyscy i wszystko. Będziemy musieli to zamknąć, musimy poprawić bramę, trzeba zrobić tak, żeby to nie było dostępne. A najlepiej to by było, żebyśmy się przenieśli w ogóle na ulicę, na plac po spółdzielni ogrodniczej, który jest nasz. Ale na dzień dzisiejszy tam mamy masę jeszcze tłucznia, gdzie będzie on w najbliższym czasie wywieziony, bo nie robimy naraz. Tam, gdzie są potrzeby, tam, gdzie są największe ubytki w drogach, tam, gdzie kolega Rafał tutaj wywozi i tam te gruzy są rozsypywane. 26 maja podpisaliśmy akt sprzedaży działki z budynkami po spółdzielni ogrodniczej w Brzozowie. Pozyskane środki do dyspozycji rady, a tak naprawdę to już postanowiono, że przeznaczymy je na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Brzozowie. W najbliższych dniach, bo to jest, będzie ogłoszony przetarg. 30 maja z panią skarbnik podpisaliśmy umowę w Urzędzie Marszałkowskim na budowę, i tutaj na pewno pani sołtys się ucieszy, na budowę wodociągowania Wiślańskich, a nie tylko, bo proszę Państwa, tak naprawdę to ma wykonanie wodociągu tam, gdzie jeszcze go nie ma we wszystkich wsiach. Wchodzi tam, stoi wódka i wchodzi robić i na. Także proszę Państwa, mam nadzieję. Mało tego, to jeszcze ten wniosek i ta umowa opiewa na budowę oczyszczalni przydomowych. Ci Państwo, którzy złożyli, mam nadzieję, że pewnie podzielimy to na dwa etapy. W tym roku zrobimy wodociąg, bo on jest bardziej potrzebny, a w przyszłym roku będziemy chcieli zrobić oczyszczalnię przydomową, bo możemy podzielić to na dwa etapy, bo byśmy nie mogli tutaj sobie z niektórymi rzeczami poradzić. Ale w dniu 1 czerwca wpłynęło też pismo dotyczące projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i gminie Słupice. Uprzejmie informuję, że jest złożony przez Państwa wniosek o dofinansowanie, został zatwierdzony do dofinansowania i przekazany do Wydziału Wdrażania Projektów z Unii Europejskiej. Proszę Państwa, jest to duży projekt. Jest to projekt, który został złożony poprzez gminę Słupice razem wspólnie z gminą Iłów. I muszę Państwu powiedzieć, że jestem z tego też bardzo zadowolony z jednej strony, a z drugiej strony to trochę przerażony, bo to jest bardzo duże wyzwanie dla gminy. Natomiast z tego, co mi wiadomo, proszę Państwa, jesteśmy na 6-7 miejscu na 100 wniosków złożonych na Mazowszu. Jest to też duży sukces. Uważam, że będziemy to wykonywać, bo to jest dla Państwa, szczególnie dla tych, którzy złożyli, tam wchodzą w to pompy ciepła, są solary i jest wytwarzanie energii dla własnych potrzeb pod
zapotrzebowanie. Nie może ono przewyższać, tak jak Państwo tam określiliście, że to tam panowie, którzy opracowali tak zwany audyt. I mam nadzieję, że będziemy w najbliższym czasie zrobimy spotkanie z wszystkimi z tymi uczestnikami tego projektu i wtedy wytłumaczymy Państwu, na czym to polega, ile trzeba przychować środków. Zresztą będzie na razie takie wstępne, bo proszę Państwa, określenie szykowania ilość pieniędzy na wykonanie tego zadania, to proszę Państwa, dopiero określi też sprzedaż, tak samo i z wodą. Jeżeli woda będzie wykonywana, też zrobimy, Pani Sołtys, zrobimy spotkanie z mieszkańcami, bo żeby się nie okazało, że później ci, co tak dużo przyszedli, to wcale nie będą chcieli przyłączać zrobić. A na pewno nie będzie to za dług zapłać, trzeba to będzie zapłacić nie mniej, nie więcej, ale te 1600, 1700 zł wyłożyć. To proszę Państwa, to są koszty takie pośrednie, gdzie wszyscy do tej pory płacili od ilu, od 15, od 20 lat. Takie koszty były. Jest to praktycznie na projekt, na dokumentację i przejście do za. My wykonamy sieć, a każdy niech sobie jak zapłaci za przyłącze, to wtedy dopiero będziemy wchodzić i będziemy, proszę Państwa, wykonywać. Proszę Państwa, mamy problem z ładaniem piór, bo dlatego, że firmy nie ma na ładanie bardzo chętnych. Co się zgłaszamy, to proszę Państwa, też lata, jak chcieli przyjść, to po burzy, no, po burzy to nie jest łatanie. No teraz prawdopodobnie troszkę pogody ma być, ale też mówią, że to może być niedługo. Nie wiem, jak nam się uda, ale też chcemy zakupić domek własnej masy takiej na zimno, którą będziemy próbowali, żeby tutaj te drogi niektóre połapać, bo na przykład jechałem po kilku odcinkach dróg, to dziura na dziurę. To jest to tragedia, ale i tak jest to lepiej. Jak Pani Przewodnicząca na drogach powiatowych, bo na powiatowych teraz połatano drogę i chwała dziękowałem Pani Starosta, mieliśmy konwent wójtów i proszę Państwa dziękowałem za te połatanie, ale to nie jest robota, to jest po prostu takie klapanie i jeszcze raz klapanie, no bo dobrze wyłatana nawierzchnia, to powinno być wycięcie i każde wycięcie powoduje, że jest równo, a tak to po prostu są takie klatki, ale starostwo też sobie nie może poradzić z tym i proszę Państwa, wcale to nie jest takie proste. Cały czas uzupełniamy też ubytki na drogach ze strumptem, który pozyskaliśmy ze zbryczki w Giszycach, na Wołyńskich, z dróg wojewódzkich oraz pozyskaliśmy z kuli pana marszałka województwa wojewódzkiego zarządu dróg w Grodzisku 500 ton. Tego bez truchtu także, proszę Państwa, na ten rok mam nadzieję, że nam wystarczy. Nie wiem, czy kolega Rafał zdąży to wszystko rozwieść, ale proszę Państwa, mamy do tego jeszcze na włócznia na tego tak zwanego naszego, który jest tam na placu po Ogrodniczej. Mam nadzieję, że w tym roku nam nie braknie materiału na władanie tych wszystkich. A jest ich coraz więcej. Proszę Państwa, na zakończenie sprawozdania informacja. 370 wniosków zostało złożonych w szkody mrozowe. No jest to niesamowita ilość. Mam nadzieję, że od jutra może, bo to jak zależy od wojewody, jeżeli przyjdzie tylko informacja od pana wojewody, to służby już tutaj są gotowe, bo i ODR, Izba Rolnicza będą brały udział, pójdą pewnie dwie komisje, a może nawet trzy komisje puścimy, żeby jak najszybciej ten temat opanować i załatwić te zespoły robocze, żeby oszacowały te szkody. Ale to nie jest takie, proszę Państwa, proste i później te zestawienia, to wszystko musi iść do Warszawy i musimy ten temat w jakiś sposób ogarnąć, ale straty na pewno są duże. Państwo mi tu przychodzą i sołtysi informują, że w Sadach jest tragedia. Może nie się w truskawkach, o które tak się obawialiśmy, ale też jeżeli ktoś nie przytył, to 30-40% pojechało. Natomiast w Sadach
są niesamowite straty i w tym roku na pewno nie będzie. To taki piękny rok, który pozwoli na to, że będziemy mówić, że nam z pięknie sady Kwitły, a obwodowe będą różnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za złożenie sprawozdania. Witam pana przybył pan Jan Draźniewski, dyrektor gimnazjum. Witam bardzo serdecznie. I pani doktor Elżbieta Koszmyńska. Witam bardzo serdecznie. Przechodzimy do punktu następnego, a więc sprawy różne. Bardzo proszę. Prosi o głos radny Cieśla. Odniosę się do sprawozdania pana wójta, ale najpierw szanowni państwo, pamiętacie, jak toczyła się sprawa z meliorracją, ja przedstawiałem na poprzednich sesjach, podpuszczano państwo, obficie padały deszcze. I wyobraźcie sobie, jak melioracja była nam zdolniwa do tego, żeby rolników, jak powiedziałem, prześladować, to jak padały deszcze, rolników zalewały rowy, nie było kogo, nie było pracownika ze strony melioracji na przepompowni, żeby tą wodę wypompowywać. Wielki się podniósł WETES i alarmowany o tym byłem. Szanowni państwo, i to taki typowy jest polski. Ja nie wiem, czy to właśnie celowo tym właśnie rolnikom zrobiono to za to, że śmieli się postawić i odwołać od tych wyroków. Oczywiście melioranci się tłumaczą, że nie ma etatu, dopiero będzie. W każdym razie uważam, że to było pierwszy raz tak coś się w zasadzie zdarzyło. Też oficie badamy. Rowy zbierały, nie było nikogo na przepompowni. Przecież po to te przepompownie powstawały, żeby w momencie zagrożenia ludzi ratować. I takie tłumaczenie, czy to są służby konkretnie za to odpowiedzialne, że nie było kogo tak obojętnie, jak to się nic nie działo. Panie wójcie, cieszy mnie bardzo to, że pan wspomina o tym wodociągowaniu się nad Wiśniańskim, choć ja przymrużeniem oka to traktuję, że jestem jak niewierny Tomasz. To dopiero jak będzie ten wodociąg dodatny, ja wiem, że podczas przebieg to taką dobrą czasami atmosferę wytwarzać, a długo już naprawdę czekam na tą wodę, a nie wiem dlaczego za słowa prawne w stresie z Warszawskim, bo ja tak jak odczytałem, czy ktoś tam mi powiedział o tym artykule, jeśli chodzi o opis kombajn do roku, nie ma co się oprzeć, bardzo dobrze, że właśnie ktoś jest, ktoś odważny, ktoś widzi, też jak tu się te sprawy gminne mają. Co do sprzedaży nieruchomości, panie wójcie. No szanowni państwo, dlaczego w ogóle poruszony został ten temat oficjalnie? I bardzo dobrze, że oficjalnie. Bo otóż w Brzozowie, jak się odbyła sytuacja ze sprzedażą nieruchomości? Nieoficjalnie, rada w ogóle nie była o tym poinformowana. Jest później coś takiego, że ludzie są wzburzeni i wiecie, że to nie jest, nie przekłada się później w takim roku przed wyborami na to, żeby gdybyście czuli się pewnie, to byście te nieruchomości, o których wspominacie, dawno sprzedali i po czasie się dopiero ludzie mieli dowiedzieć, tak jak to się robiło w latach poprzednich, wiele nieruchomości i o uczciwości. Pan dyrektor przyszedł kiedyś i tłumaczył, jak to zgodnie z prawem, procedurami, to ja nie chcę tego w ogóle słuchać, bo ja, jeśli chodzi o postępowanie gminy z nieruchomościami, to na własnym przykładzie wiem, jak to się załatwia. I jeszcze jedno, szanowni państwo, dlaczego oddajemy, bo resztki są tego majątku z okresu PRL-u i teraz tak. Nie można ograniczać przedsiębiorców, ale jest możliwość wieczystej dzierżawy. Nie trzeba tego sprzedawać. Otóż, szanowni państwo, naprawdę dzisiaj w Łowie, gdziekolwiek praktycznie zostawiamy samochód, zostawiamy na prywatnych gruntach. Nie są czasy, to są, ja szanuję czyjąś prywatną własność i mówię, dopóki są to przedsiębiorcy, no im zależy na tym, żebyśmy parkowali auta, bo dajemy im w ten sposób zarabiać i tak dalej,
ale trzeba brać pod uwagę, że nie zawsze tak musi być, że może ktoś na przykład, ja nie życzę nikomu tego zbankrutować, przejąć innym właściciel i wtedy, jeżeli nie mamy pakietu kontrolnego w postaci właśnie takich działek, takie miasteczko, takie gminy ma poważne konsekwencje, a niechby, nie daj Boże, jak planujesz jakieś programy, sądzę, że komuś przyjdzie budować coś naprawdę uciążliwego na takich gruntach i co z tego. Trzeba się dobrze zastanowić, ale ja pochopnie na pewno nie podejmował takiej decyzji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby głos zabrać? Proszę o głos, radna Perna. Panie Wójcie, Szanowni Państwo Radni, otrzymałam od Pana Wójta rzeczywiście odpowiedź na moje pismo. Myślałam, że to się z tym skończy. Specjalnie rozmawiałam dzisiaj przed sesją z Panem Wójtem, ponieważ tak jak powiedziałam Panu Wójtowi, ktoś Pana Wójta zanim tej odpowiedzi w zaległym, no, mówiąc kolokwialnie, w zaległym na minę. Dlatego, że Pan Wójt tutaj obszernie, to są cztery strony prawie, cytuje mi przepisy, tylko że niestety, no, zacytowane przepisy nijak się mają do tego, co Pan Wójt odpowiedział. Dlatego, że ja powiem tylko jedno zdanie. W przypadku dużej rodziny przysługuje zniżka śmieciowa na trzecie i kolejne dziecko. Przy podstawowym warunku śmiecie będą segregowane. I nie ma od tego żadnego wyjścia, żeby było śmiecie niesegregowane i tak dalej. Natomiast w piśmie, które otrzymałam, dostaję informację, że tych kart wydano 491, zresztą wprowadzona została przez błąd, ale to już jest inna rzecz. Przy 491 kartach trzeba odliczyć rodziców oraz pierwsze i drugie dziecko. Zostaje nam tylko trzecie i kolejne, czyli tych dzieci nie będzie dużo, plus tego śmiecie segregowane, czyli po 102 zł rośnie. Rodzina dostaje zniżki. Nie, trzecie i czwarte dziecko, panie Przemku, trzeba przeczytać przepisy. Przeczytam. No to właśnie. W każdym razie jest to kwota niewielka. Tak samo, jeżeli chodzi o opiekę na 75-latków. No przykro mi bardzo, ja rozumiem, że są honorowani 90-latkowie, że jest zespół igłowiacy, to jest wszystko pięknie. Ale panie wójcie, z przykrością to stwierdzam i to jest fakt, że nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej najchętniej odsyła ludzi z tak zwanym kwitkiem. Sama tego doświadczyłam, niestety tak. I gdyby nie to, że do pani kierownik GOPS-u dzwoniła osoba na równorzędnym stanowisku, tylko z GOPS-u w Warszawie, to ja bym nie załatwiła sprawy. I niestety ludzie mają podgórkę w naszym GOPS-ie i to jest temat do poruszenia. Zresztą nie będę panu pokazywała, ale i jedna z osób, która posiada teraz od niedawna trzecie dziecko, nie była na przykład poinformowana i słyszałam to. No dobrze, panie Przemku, to powiem głośno. Pan radny Przemysław Wasilewski nie został poinformowany w GOPS-ie, że należy mu się karta dużej rodziny. Czyli jednak coś nie gra. I ostatnia rzecz. Panie wójcie, komisja rewizyjna była. Wtedy na komisji rewizyjnej bardzo jasno zostało powiedziane, że to, że powstał pomnik w Henrykowie bez podpisania umowy, to jest problem. I sugerowanie mi, że ja mam w tej sprawie się odzywać do IPN-u, to nieważne, czy ktoś kogoś zna, czy nie zna. Są drogi urzędowe i naprawdę się na tym koncentrujmy, a nie na tym, że załatwiamy coś kolega koledze, czy znajomy znajomemu. Nie, panie wójcie, czas wreszcie przejrzeć na oczy i zrozumieć, że skończyło się kolega koledze. I z przykrością to stwierdzam. Pan powiedział, że ja nie znam gminy. Owszem, wbrew pozorom i powiem panu, co ludzie mówią, że ja przez ten czas lepiej poznałam gminę, niż pan, który jest w tej chwili odrealniony, bo pan dostaje przecedzone informacje, a nam ludzie mówią prosto z mostu. Tak, no niestety tak i mówienie komuś, że czegoś tam nie wie, może i wszystkiego nie wie, ale stara się dowiedzieć, stara się pomóc ludziom,
A to, co pan przed chwilą powiedział, że kolega koledze i że niestety tak jest, no to jest bardzo przykre, dlatego że o tym również mówią ludzie w pańskiej, jak to pan mówi. Tak, jest gorzej niż żeby pan wiedział, że gorzej niż w naszej gminie, niż za komunę. Bo kolega koledze, inaczej się nie będzie załatwić. I tyle miałam do pomicy. I z przykrością muszę powiedzieć, że niestety na pana list będę musiała odpowiedzieć i znowu się ludzie dowiedzą, że nie zna pan przepisu. Dobrze. Dziękuję bardzo. Prosi o głos pani Sauty Zbigla. Niezmiernie przykro, muszę poprzeć panią Dorotę. Panie wójcie. Chociaż szczerze pan. Panie wójcie, ja sama mam 21 marca w naszej gminie, w GOPS-ie. Z prośbą, czy mogliby mi pomóc, bo mój mąż miał wypadek, jestem w trudnej sytuacji, no i tak dalej. No żeby chociaż mi albo te śmieci anulowały, albo no cokolwiek. To niestety, panie wójcie, zostałam odprawiona z kwitkiem. Powiedziano mi, przyjdź może w maju, jak już mąż będzie na zwolnieniu lekarskim, już zostanie decyzję, no może ci damy, no nie wiem, większą kwotę, jak 80 zł, to nie. I tylko na 3 miesiące. A jak chcesz większej pomocy, to mogę iść do pana wójta, niech pan wójt mi umorzy podatek. Ale ja podatku płacę 30 zł. To nie wiem, czy jest dom do rzeka. A taką kwotę to już nawet do wypielenia bym poszedł. Panie wójcie, w naszej gminie naprawdę, w naszym GOPS-ie jest naprawdę ciężko. Nie chcą pomagać. Tylko tak się wydaje tutaj niektórym licznym, że oni pomagają. No naprawdę nie pomagają. W żaden sposób. Moje dzieci chodzą do szkoły do Wodzieszyna i do Kamiona, a to jest mój wybór, mam takie prawo, wybieram szkołę taką, jaką ja uważam, że jest dobra dla moich dzieci. Moje dzieci chciały jechać na Polonię w tamtym roku. Przyszłam do gminy dowiedzieć się, bo dowiedziałam się, że młodzież gmina dopłaca do Polonii, nasza tak samo. Przyszłam się zapytać, czy by mogli mi tak samo opłacić Polonię, żeby moich dwóch synów mogło jechać na Polonię, bo dla jednego kosztuje to 1000 zł. To jest duża stawka. Dwóch wysłać to jest 2000, cała rodzina jedzie. Dowiedziałam się, że nie. Gmina sobie młodzież nie dopada, gdzie ich chce, a nasza gmina tego nie będzie robić. To ja mówię, no to organizujecie, wyślijcie moje dzieci z wami. Nie, to jest tak, powiedziałam prosto w oczy, to jest na tak zwanej patologii wycieczka. Do dobrej tyle, bo wiedziałam, że mnie nie zaliczyli do patologii. Ale panie wójcie, naprawdę nie pomagają. Teraz na pewno ktoś przyjdzie z gminy młodzieży, bo mój syn brał udział w konkursach strażackich. I strażacy zorganizowali mu tak samo, tak i gmina i młodzież wycieczkę, żeby sobie pojechał na 10 dni za udział w tych strażackich całych zawodach. Ale mamy problem. Nie wiem, czy gmina już nam pokryje tą wycieczkę. Czy dołoży nam się te 800 zł, czy te 500 zł. Gmina jest cały czas poszła po albo najlepsza była sytuacja, starałam się o obiady dla dzieci, bo chodziłam do pracy. Uważam, że jak ktoś chodzi do pracy, to mu się należy, żeby będzie jak ten obiad zjadł przy tej szkole, bo matki nie ma tyle czy tyle godzin w domu. Wie pan wójto, cały rok się starał o te obiady, a jak już w maju mi te obiady przyznały, w maju, że cały rok nie dało rady, to jeszcze się mnie pani zapytała, pani Urbanek, a czy pani się opłaca te obiady jeszcze załatwiać? No to tak, a ja jeździłam do pracy na 12 godzin. To mi się wydaje, że jak ja wrócę i zrobię obiad na 23, no to nie ma sensu. Jakby zjadł ten dzisiaj w tej szkole, ten cały rzut, żeby to nikomu by ręki, nogi nie ujęło. Taka jest rzeczywistość. Nie pomagają w ogóle i zupełnie wcale. No ja sama się przekonałam na własnej sytuacji. Dałam się namówić do niektórych sołtysów, żeby iść do gminy po pomoc. Nie dostałam tej pomocy. Teraz w maju mogę iść do nich, to dostałam 500 zł, bo mąż dostał, bo był na ryczałcie. Nie należy mu się więcej, ale już dam sobie dalej radę sama. Dziękuję. I popieram panią Dorotę jak wiadomości. Proszę bardzo, to chciałbym jeszcze prosić o głos pani radna. Bardzo proszę. Panie wójcie, ja chciałam, żeby nie było, że rozmowy toczą się tylko w kuluarach. Chciałam się odnieść do tej nieruchomości, o której się taka wielka wrzawa wśród rady. I nie tylko wśród rady, bo to wyciekło już poza obręb rady. Panie wójcie, sam pan doskonale wie, że taka działka mająca 3400 metrów jest to działka bardzo wartościowa, bardzo i na pewno by znalazło wielu chętnych do zakupu, ale w drodze przetargowej na równych zasadach. Nie na takich. Ja absolutnie nie mam nic do osoby. Pan Nowakowski prowadzi swoją działalność, tak jak wielu z nas. I uważam, że jeżeli Rada ma podjąć decyzję, to słuszną decyzję, nie decyzję. Za takie pieniądze, panie wójcie, każdy z nas jest. To o czym my mówimy. Panie wójcie, doskonale wiemy, bo sekretarz przedstawił nam, na
przetarg nam, panie wójcie, jeżeli są przepisy mówiące o tym, że sąsiadujący pan prowadzący działalność ma prawo pierwokupu, to ten sam przepis również mówi nam o tym, że żeby podnieść wartość tej działki, mamy prawo sprzedać ją w drodze przetargowej i zyskać na tym i zarobić konkretne pieniądze, a nie oddać za coś, za jakieś, za ile się chce. To jest bardzo rozsądny i bardzo ważny element tej dyskusji. I uważam, że obciążenie Rady taką decyzją to jest w tym miejscu nieadekwatne z uwagi na to, że my nie mamy jeszcze noża na gardę, żeby się porywać do podzielenia tej działki. Szanowna Pani Radna, będziemy na ten temat na następnych sesjach rozmawiać i korzystać. Pana wójta na zasadzie, kiedy wpłynęły pisma. Także ja nie wykraczam poza ramy. Oprócz tego wpłynęły dwa inne, o których tutaj pan wójt nie wspomniał. Nie rozstrzygamy i ja nie przekroczyłam żadnej bariery naszego porządku posiedzenia. Ale ja tylko powiedziałem, że będzie to omawiane na... Dzisiaj informacyjnie wójt powiedział. Także... Ale ja szkoda, panie wójcie, żeby nie było, że rozmawiamy w kuluarach, że wychodzi do poza. Tak, panie wójcie, tak rozmawiamy na tą chwilę. Dziękuję bardzo, nie będę przedłużała. Dziękuję bardzo. Kto z państwa chciałby jeszcze głos zabrać? Nie widzę. A, prosi o głos Sobny Stylicki. Może ja zdefiniuję to krótko i zakończmy. Taka działka, jeżeli jest gminna, to a nie lepiej by było dać dzierżawę i niech ktoś płaci, a gminie może by się to przydało, może by tego jakiś blok stawiać, może co, czy jakiś pawilon handlowy jeszcze, czy co, no nie wiadomo. Ale dzierżawę można dać za jakąś tam dobrą opłatą i niech sam ktoś korzysta z tego. A jak sprzeda się, to już jest koniec, nie ma. No. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, będziemy... Proszę. Proszę o głos Pani doktor. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze prosił o głos? Prosił o głos pan wójt, bardzo proszę. No tak, w pierwszym tutaj sprawach pani Dorota mówi o dożywianiu, proszę państwa, 129 tysięcy dajemy na dożywianie. Pani Marta mówi, że jej dziecko nie otrzymało. Ja nie znam wyżej sprawy, ale proszę państwa, ja wiem, że tam każdy nie otrzymuje pewnego wyżywienia, jeżeli chodzi o dochód na rodzinę. Ja nie znam sprawy, ja tu poproszę panią kierownik, która wyjaśni, bo ja nie wierzę. To jeżeli jest sytuacja jakaś trudna albo niepewna, to do mnie ta sprawa trafia. Tutaj ta sprawa do mnie nie trafiła. Natomiast patrząc z punktu widzenia opieki społecznej, to u nas jest tak rozbudowana opieka, że proszę państwa, ja już kiedyś państwu mówiłem, ja nie będę przytaczał, sami państwo sobie poczytajcie. To nie jest tak, bo opieka, opieka i opieka. Zwolnić z podatków, umorzyć podatki, bo tutaj pani mówi o umorzeniu podatku, śmieci zwolnić. Opłaty za wodę ludzie też nie płacą, bo jesteśmy za dobrzy. Teraz ruszyliśmy w teren znów z odcięciem wody i w kilku miejscach żeśmy to zrobili, bo nie ma innego wyjścia, bo jest już ktoś, kto zobowiązuje państwa, że zapłaci 4 lata, zapłacił pierwszą i później go znowu nie ma, dopóki nie pojedziemy na te odcięcie. To proszę państwa, jak można funkcjonować? Albo trzeba być złym, albo trzeba być
za dobry. I proszę Państwa, ludzie naciągają. Po prostu w naszym tutaj społeczeństwie stało się tak, że każdemu wszystko się należy. I ja, proszę Państwa, ja też przeżyłem tu 30 parę lat i ja sobie nie zdawałem sprawy, że zamiast będzie lepiej, to jest z drugą stronę, to jest, proszę Państwa, dłużej. Nam brakuje, mamy po 3 samochody na podwórku, a nam nie stać na zapłacenie wody, czy na zapłacenie za śmieci. To nie ma zbytnieć, jest, proszę Państwa, że wszyscy będziemy podłączeni pod wodę w tej gminie. I każdy musi za to płacić. Ustawodawca, jeżeli chodzi o śmieci, nas zobowiązał do tego, że każdy jest obciążony podatkiem śmieciowym. To nie są takie proste sprawy. A proszę Państwa, ja tego tematu nie będę poruszał, proszę Pana Marka Nowakowskiego. Proszę Państwa, ja uważam, że człowiekowi, bo podział był tak niefortunny, kiedy gmina, bo proszę Państwa, my te działki są nasze, ale nie pamiętacie 20 lat temu, jak żeśmy je przejmowali. Ile było wojny, żeby nie oddać gminie? Gdyśmy protestowali, że po prostu za zaległości żeśmy tą działkę jedną przejęli. Chcieliśmy dwie. A podział był tak niefortunny, że pan Marek nie ma w ogóle dostępu do tego środkowego, bo on był wydzielony drogą dojazdową przy piekarni. To była oddzielna działka. Tak podzielili, żeby po prostu więcej pieniędzy nabrać. A teraz ten człowiek nie ma parkingu, nie ma możliwości. Mówicie o Dzierżawie. Nie ma wieczystej Dzierżawy. To jest koniec Dzierżawy. Jaka Dzierżawa? Jeżeli Dzierżawa, to nie można później sprzedać tej działki, która będzie wydzielona. To nie jest takie proste. Ja uważam, że najsłuszniejszym, ja też nie jestem zwolennikiem sprzedaży, tu bo to różne pomysły były, ale proszę Państwa, temu człowiekowi się należy, żeby to funkcjonował. Kobieta przychodzi do mnie, zurągała mnie, bo śmieci wywalił ktoś w sobotę czy w piątek, w sobotę jest wesele. Mówi, wujcie, czy ty się nie wstydzicie przy tym domu, bo ten pan Marek nie przyszedł. Tylko przyszła kobieta z Rybna, pani, już nie pamiętam, przedstawiła się na te dwie były, bo dwie, no po prostu ja się zawstydziłem. Ja przyjechałem tutaj, nie miałem ludzi już, bo to było w piątek po południu już pozwalniani i sami żeśmy zbierali śmieci do kontenera, żeśmy podbierali, żeby po prostu jakoś to wyglądało. Ludzie przywożą z innych gmin śmieci. Zlikwidujemy ten kontener. On był jest dla nas, ale proszę Państwa, widocznie musi być wszystko pod kontrolą. Bo jeżeli nie, to w nocy i śmieci dowożą. No ja już się okazało. Bramy ktoś rozwalił, bo wjeżdżają wszyscy. Albo tą działkę sprzedamy, albo zagospodarujemy, albo ją całkowicie wyeliminujemy, zamkniemy, żeby po prostu nie było tutaj dostępności. Ale mamy tu Dzierżawę wagi. Pan Orlik wydzierżawił wagę, remontując ją, uzyskując legalizację. Proszę Państwa, nie można tego człowieka pozbawić, bo on wagi nie ma na młynie, tutaj nigdzie wagi nie ma. Praktycznie jest to waga jedna, to wiesz, pana Jarusza Sodurskiego teraz wada, gdzie ma, ale nie wiem, jaka ona tam jest, w każdym razie nie ma tych wag tutaj za dużo w okolicy, dlatego nie chcemy tego likwidować. Ludzie z Boże to sprzedają, przyjeżdżają i tutaj ważą. Jest to no, dla ludzi. I dlatego my też zrobiliśmy to panu Orlikowi, niech on tam, proszę Państwa, funkcjonuje, on tam to wyszykował i jeszcze nam teraz płaci jakieś tam nieduże pieniądze, ale po prostu płaci i opiekuje się tym. Dziękuję bardzo. A przepraszam jeszcze Pani Doktor, bo widzicie Państwo, w tym programie, w tym orze, mamy też ujęte budynki użyteczności publicznej. Tylko my sobie liczyliśmy inaczej. My złożyliśmy wniosek, który nie przeszedł nam, na remont ośrodka zdrowia z dociepleniem, z wymianą tak. Tutaj mamy problem, ale Pani Doktor, czy tak, jeżeli nawet by przyszło na to, to pompa ciepła i ta fotowoltaika musi tam zajmować. W związku z tym, że tu otrzymaliśmy to pozwolenie. Nie wiem, czy na części przełożymy blachę i trzeba pokrycie zmienić, bo ta blacha jest, tam jest, no, taki remont jakiś był, jaki był w tamtych czasach.
Tam są po prostu za wielkie łady, tam blacha powinna być położona na deskach gęściej, podobno tak nie ma. Tu pan Andrzej by mógł więcej coś na ten temat może powiedzieć, bo tam wiem, że nawet poprawiali. Strażaków prosiłem, poprawialiśmy tam, bo tam się jak już nie było, się załamało to i było poprawiane. I tam trzeba przemyśleć, my już tutaj myślimy, jak to zrobić, żeby, proszę Państwa, można było. Jeżeli byśmy tą pompę ciepła założyli, bo to podgrzewanie tak zwane olejowe, które tam jest, bo tam piec jest do wymiany i on jest remontowany, on był spawany, podobno wymiana, bo mamy drugi piec, ale ten drugi nie bardzo on tam się nadaje, tak stwierdzili tutaj wykonawcy, ale może będzie trzeba jedno źródło i drugie. Ja nie wiem, jak z tego ogrzewania z pompy ciepła będzie. Tam ten budynek nie jest docieplony. Ten budynek wymaga remontu. My wiemy o tym, ale proszę Państwa, liczyliśmy, że jak otrzymamy dofinansowanie 60, czy tam było nawet 80%, to proszę Państwa, to troszkę dołożymy i wyremontujemy. No, tamten wniosek akurat nam upadł i po prostu nie da, no na dzień dzisiejszy nie mamy na to jakiegoś pomysłu, ale musimy zrealizować to zadanie w tym okresie. Dziękuję bardzo. Widziałem rękę podnosiła pani Renata Radna. Panie Wójcie, chciałam się odnieść tylko do tego ostatniego zdania, co pan powiedział, że jeżeli mówi pan prawdę, że robi pan to co pan mówi dziś, że pomaga pan i chce pan pomagać wszystkim jednakowo, to nasuwa mi się pytanie z ostatniego miesiąca. Dlaczego kobieta, kiedy w ostatnim dniu miesiąca urodzi dziecko i nie zdąży jeszcze w danym miesiącu, koniec kwartału, ostatni dzień miesiąca, nie zdąży przyjść ze szpitala do domu i jest obciążona śmieciami za ostatni miesiąc? Czy taka osoba nie powinna być zwolniona również pokrycia kosztów za ostatni miesiąc, ostatni kwartał i ostatni miesiąc, ostatni dzień miesiąca. Jest taka sytuacja, sytuacja z ostatniego naszego czasu, tutaj naszej gminy. Czy nie warto taką osobę zwolnić, bo tak naprawdę nie zdążyło dziecko zaśmiecić, bo jeszcze nawet nie wróciło do domu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja tutaj nie wiem, jaka tu jest sytuacja, bo widzicie, tam jest deklaracja. Jeżeli ktoś nie zmieni deklaracji, ale to ja uważam, nie może być obciążenie. Nie ma tego dziecka, prawda? W czasie deklaracji, bo my to wpisujemy. Ja wiem, no ja, ale to ja nie bardzo rozumiem, że było obciążone. Nie no, proszę Państwa, ze śmieci możemy zwolnić wszystkim. Ja tutaj z takim jednym Wójtem kolegą nawet żeśmy rozmawiali, że najlepiej to by było, żeby wszystkich zwolnić i nie płacić. No, to jest pół miliona złotych, gdzie płacimy do firmy. Obciążenie takie jest na rok. Proszę Państwa, to nie podlega wątpliwości. Ja z tymi śmieciami się wcale nie cieszymy. To jest nie najwyższe, panie, my zbieramy po złotówce, a płacimy im od razu 120 tysięcy na jedną radę. Prosił o głos, panie sołtysku. Panie Wójcie, ja mam do pana taką prośbę. Ostatnio chodził kasek, nie było u nas właśnie w domu. Ludzie się skarżą, że nie wiemy terminów, kiedy będzie chodził. I czasem potem wychodzą zaległości. Teraz właśnie jest zapresowany i tak dalej. Nawet jeśli to się zajmowa, to może zapomnieć o tej wodzie. Możemy tak zrobić, żeby powiadamiać ludzi, że tego idzie do tego, to się ale to ja odpowiem. Jakaś pospiska podobno w gazecie była. Gazecie jest tak, ale co dzień się pokazuje. Każdy pożyczenia na pierwszej stronie, jak pani otworzy główną stronę www.idok.pl, jest w takim fleszu, jest rozpiska, kiedy, jakie, gdzie, w którym miesiącu. Także to jest tam naprawdę wyłożone bardzo prosto i zrozumiałe. Dziękuję. Proszę bardzo. Prosi o głos Radna Berlin. Bardzo proszę o uwagę. Była mowa o tym, że każdy sołtys dostanie od pana Rutkowskiego informację, którego dnia będzie chodził i spisywał. Miało to być... Ale jest panie przed miesiącami, ale to miała być informacja do sołtysa. Ale to jest...
taka informacja, to dokładnie taka sama miała być informacja, jeżeli chodzi o pomoc. Ale to nie przecież bywa. Tak, i drodzy Państwo, mamy niebieski wodomierz narysowany na stronie. Tak, tak, tak. Tam wchodząc, klikając na to, otwiera się harmonogram. Pani przepraszam, ale nie wiem, że nie umieją wchodzić. A pan, dokładnie pan Rutkowski był poinformowany, że on ma po prostu zrobić to panu rozpisanie. I to tylko o to chodzi. Ale było. No nie wiem, bo w się mówią, że nie ma. Dziękuję bardzo. Pan sekretarz chce odpowiadać? Tak, odpowiem, jeżeli... Bo to było wysłuchane, jeżeli nie dotarło, to jeszcze raz będzie... Bardzo proszę o uwagę. Może nie dotarło, ostatnio słyszałem, że poczta ma problem, bo jest za mało listonoszy, krótko mówiąc, i są rejony w gminie, gdzie nie dociera, bo dociera z opóźnieniem. Proszę Państwa, się pewnie też o tym przekonali. Chociażby, no nie wiem, z opóźnieniami na sesję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozwolicie, że zamknę sprawy różne, bo będą jeszcze później interpelacje radnych i zapytania sołtysów i wtedy wznowimy dyskusję. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały budżetowej w sprawie zmian na wasze debacie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Projekt dalej się następująco. W paragrafie pierwszym uchwale budżetowej na rok 2017 zwiększy się dochody bieżące budżetu o kwotę 24 tysiące złotych. Zwiększy się również dochody majątkowe budżetu o kwotę 345 600, przy czym dochody budżetowe mają to 25 440 288 złotych. W paragrafie drugim zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 57 100, zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 312 500, przy czym wydatki budżetu ogółem po zmianach to wartość 25 630 288 złotych. Wprowadza się zmiany również w załączniku w zakresie zadań inwestycyjnych na rok 2017. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała podjęta jest niepodjęta, obowiązuje w roku budżetowym 2017. Zwiększenia dochodów bieżących w zakresie kwoty 24 tysiące złotych są to wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 345 600 to wartości z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności kwota 33 tysiące 100. Zwiększenie środków o kwotę 212 500 to są środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu elektryczno-gaśniczego na OSP. Również środki z Urzędu Marszałkowskiego, kwota 100 tysięcy złotych, wprowadzone na podstawie pisma z dnia 27 marca 2017 roku. Po stronie wydatków zwiększy się wydatki bieżące budżetu w zakresie dostarczania wody, czyli podatek od towarów i usług 24 tysiące złotych, zakup usług remontowych 20, w zakresie bezpieczeństwa ochotnicze straży pożarne, zakup materiałów i wyposażenia ochrony 10, zakup materiałów i wyposażenia ochrony 3 tysiące w zakresie oczyszczalnych ścieków i zwiększenia wydatków majątkowych budżetu o kwotę 312 500. Jest to zwiększenie planów przeznaczenia na zakup średniego samochodu elektryczno-gaśniczego dla OSP. Wszelkie wyjaśnienia zostały dokonane na wspólnych komisjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej o odłożenie sprawozdania z komisji. Bardzo proszę o uwagę. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję co do projektu.
pytanie do Państwa radnych, czy czytać całości projektu uchwały, czy nie. Kto jest za to, żeby nie czytać, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto jest przeciwny, nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. A więc projekt mam w skrócie ogólnie. Uchwała Rady Gminy i dnia 6 czerwca 2019 zmieniające uchwałę budżetową gminy JUR na 2017. Paragraf pierwszy, zwiększa się dochody, paragraf drugi, zwiększa się wydatki, paragraf trzeci, wprowadza się zmiany, paragraf czwarty, wykonanie uchwały powierza się budżetowi gminy, paragraf piąty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego punktu. Odczytanie opinii regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania wójta gminy z wykonania budżetu. Bardzo proszę Panią Skarbnik tutaj już całości do pociągu. Mam pytanie jeszcze do szanownych Państwa radnych. Czytamy w całości tutaj te sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016, czy skrótowo? Kto jest za tym, żeby to przedstawić skrótowo, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał, nie widzę. Kto jest przeciwny, nie widzę. Bardzo proszę, Pani Skarbnik, ma Pani głos. Myślę, że największym skrótem będzie odczytanie o Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w swoim uzasadnieniu bardzo krótko odnosi się do właśnie między innymi sprawozdania z wykonania budżetu. Więc w wyniku analizy przedłożonej przez wójta gminy IUR sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 wydaje opinię pozytywną. Od uchwały służy odwołanie wykonanych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od doręczenia uchwały. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół chłopców analizuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy JUR za 2016 rok przedłożone przez wójta gminy w dniu 30 marca 2016 roku oraz sprawozdawczą budżetową roczną za 2016 rok. Sprawozdania kwartalne ustaliło co następuje. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w ogólnym kwocie 26 377 744 zł. Natomiast dochody zostały w kwocie wykonane w kwocie 26 266 163 zł, co stanowi 99,58% wykonania planu. Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 6 456 197 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w skutku udzielonych zwolnień, skutki decyzji organu podatkowego w sprawie wdrożenia zaległości podatkowych na podstawie sprawozdania LB, PTP, wykonania dochodów podatkowych wyniosły 1 222 131 zł. Stan zaległości 31 grudnia 2016 roku to wartość 1 039 970 zł. Wykonania dochodów ogółem oraz nadpłaty 16 054 zł. Na podstawie sprawozdania RBN o stanie należności stwierdzono, że stan wymagalnych należności wynosi 1 583 zł. Stan zobowiązań wobec połączeni gwarancji gmina posiadała zobowiązania w wysokości 5 904 023 zł.
uchwalony przez Radę Budżet po uwzględnieniu zmian ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 26 848 219 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 26 234 717 zł. Postanowienie 97,71 za wykonania wydatków. Budżet zachował się nadwyżką w wysokości 31 445 zł przy planowanym wydatku w kwocie 470 474 zł. Sprawozdania tu jest stwierdzono przez rozporządzenia wydatków budżetowych. Wykonane wydatki bieżące na koniec roku budżetowego nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, co oznacza, że zachowany został wymóg określony w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 roku dołączono informację o stanie mienia gminy. Mając na względzie powyższe, wydano opinię jak sędowskiej uchwały. Dziękuję bardzo. Myślę, że to był taki najbardziej obrazowy skrót odnoszący się do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2016 roku. Bardzo proszę przewodniczącego wspólnej komisji o złożenie wniosku odnośnie. To było na komisji. Na wspólnych komisjach w czasie głosowania nad wszystkimi tam uchwałami w głosowaniu brało udział 13 radnych, we wszystkich był taki sam wynik, 10 radnych za, przeciw 1 i 2 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę, a więc przystąpimy do głosowania budżetu za 2016. Pozwolicie, że króciutka uchwała, przeczytam tą uchwałę. Projekt uchwały Rady Gminy Jiłmów z dnia 6 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016. Podstawy prawne w paragrafie 1 zawiera się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2016. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem sprawozdania budżetowego za 2016? Proszę o podniesienie ręki i przytrzymać trochę ręki, żeby polecić. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wynik. A więc uchwała została przyjęta 10 głosami. Dziękuję bardzo. Proszę o dalszą konsultację. Dalej przejdziemy do wniosku komisji i przejdziemy do kwestii udzielenia absolutorium gminy, przedstawienia wniosku komisji rewizyjnej. To poproszę proszę pana przewodniczącego. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jiłmów o sprawie udzielenia absolutorium za wójta gminy za 2016 rok. Komisja w składzie Zaszczewski, Przemysła, Pragna, Wielodra, Krzysztof Marski, Nowiński, Andrzej, Tomaszewska, Teresa, Wojciechowski, Andrzej. Działając na podstawie artykułu 18a ustawy, ustęp 3 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2016 rok oraz wnosi do Rady Gminy o udzielenie panu wójtowi absolutorium za 2016 rok. W uzasadnieniu. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Rachunkowej Warszawy, po tym sprawozdaniu informacji o stanie gminy jednostki samorządu terytorialnego oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień wójta, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Po
Opinia Komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do wniosku. Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie gotowych gminom na absolutorium za 2016 rok. Na 6 członków Komisji obecnych było 6, głosowali radnych, 4 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, 2 radnych było przeciw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię regionalnej. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Płocku. Jest to opinia pozytywna na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iłów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Iłów za rok 2016. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Czytam projekt uchwały odnośnie udzielenia absolutorium za 2016 dla wójta gminy Jurów. W paragrafie pierwszym po zapoznaniu się ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdaniem finansowym oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół Płoc o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016, informacja o stanie mienia gminy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iłów. Rada Gminy Iłów udzieliła wójtowi gminy Iłów absolutorium tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik. Dziękuję bardzo. Gratuluję panie wójcie wszystkiego najlepszego. Może pan wójt głos zabrać? Moi drodzy, dziękuję z tego serca, natomiast wiecie, to już chyba jest 18, 19 absolutorium i zawsze człowiek przeżywa, bo gdyby nawet to zawsze coś tam w sercu jest. Chociaż pamiętam też takie lata, że tego absolutorium nie używałem. Państwa też różnie bywało. Natomiast patrząc z punktu widzenia tego roku poprzedniego, to cieszę się z jednej sprawy, że udało nam się wykonać te 6 km ponad dróg asfaltowych. Chociaż późno, to był taki skok na jakby na taśmę, ale żeśmy to zrobili i to jest też wielkiej sukces. Gdybyśmy powtórzyli jeszcze raz taką kulę, to byśmy mogli powiedzieć, że praktycznie te drogi najważniejsze są załatwione. Natomiast na pewno roboty nam nie braknie, bo już nawet te drogi jesienią czy tam zimą robione, już niektóre tam w ramach tak zwanych konserwacji typu powykonawcze roboty już musimy poprawiać i to jest też problem. Bo proszę Państwa, jeżeli się pieniądze daje w lipcu i się wykonuje drogi w lipcu buduje, to ja uważam, że to jest efekt. Natomiast jak się buduje przed Bożym Narodzeniem, to albo człowiek się może, że się wykona to, albo po prostu te pieniądze pójdą z dyna. Z tego się najbardziej mogę cieszyć. Dziękuję radnym za to, że ubieramy absolutorium, natomiast będę się starał zawsze, żeby jak najwięcej tych środków pozyskać, zresztą to widać jest i w tych wnioskach, które złożyliśmy na 2017 rok. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego, a więc zmiany uchwały nr 144/2019 na 2017, którą tutaj referuje pani kierownik, panią radną. Projekt uchwały nr 144/2017 Rady Gminy Łomży, 11 stycznia 2017 roku. Paragraf 1. Uchwały nr 144/2017
uchwały z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, których powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Miłów oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uchyla się paragraf 4. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Miłów. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Wszyscy wiemy, że paragraf 4 zostaje podlega likwidacji, ale otwieram dyskusję co do projektu powyższej uchwały. Widzę, że nie ma chętnych. A więc, Szanowni Państwo, pozwolicie, że w tej chwili nie będę czytał tego, bo przed chwilą to zrobiła koleżanka kierownik Ania, a więc kto z Szanownych Państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła jednomyślnie. Widzicie, Szanowni Państwo, że czas nam sprzyja, a więc bardzo dobrze, że to wszystko, bo kruskawki na niektórych czekają, a więc przechodzimy do punktu 11. Interpelacje radnych i zamykania procesu. Proszę o głos radny Cieśla. Szanowni Państwo, Szanowna Koalicjo, pewnie myśleliście, że po absolutorium tak gładko przejdzie, że tylko ograniczymy się do głosowania. Ja powiem na koniec, przygotowałem sobie wystąpienie, co o tym wszystkim sądzę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, podjęliśmy uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Ja teraz rzucam przestrzeń publiczną takie oto pytanie, czy wykonanie budżetu dotyczy tego budżetu, który był przyjęty w grudniu 2015 roku na 2016, czy tego budżetu, który od 2016 roku do 2017 roku kilkanaście razy ulegał zmianie. To by był zupełnie inny dokument, gdybyśmy to zestawili. Ja tych zmian dobrze pamiętam, że nie popierałem, bo szanowni państwo, no, przeznaczenie 50 tysięcy do tego, aby dociągnąć wodę do jednego działkowicza, przecież to było skrajnie nieuczciwe. Względem rodziny mieszkańców, którzy od lat czekają na wodę. W tym roku zobaczycie, co będzie za rok. Jest jeszcze lepiej, bo 600 tysięcy środków przeznaczonych jest na wodociągowanie, przeznaczono na zakup samochodu strażackiego. A przecież istotą sprawy, że w przyjmowanym budżecie nie ma o tym mowy. Nie było o tym przyjmowanym budżecie na 2014 rok. I co można powiedzieć o budżetach w gminie Miłów? Ale można powiedzieć, że jest kilka, że są zmienne jak w kalejdoskopie, coś chwilę, coś nas zaskakuje. Nieraz bywa, że są to nawet pozytywne zmiany. Natomiast dzisiejszy porządek, panie przewodniczący, to należałoby doprecyzować w punkcie dzisiejszym z tytułu wykonania budżetu, który kilkanaście razy udeklinamy. To było wtedy takie uczciwe. I nie są to zmiany właśnie, jak to często mówicie, kosmetyczne. Udzielenie absolutorium, szanowni państwo, w samorządzie to jest zupełnie inny wymiar niż
w innego rodzaju firmach, czy przedsiębiorstwa, spółka, skarbu państwa. W tych instytucjach brane są rzeczywiście pod uwagę tylko kwestie finansowe. Natomiast w samorządzie, albo w kwestii finansowych, czy nam się to podoba, czy nie, wchodzi świat wielkiej polityki. I byłoby bardzo trudno oddzielić panu, panie wójcie, absolutorium, widząc prezesa PSL-u na marszach z KOD. A żeby ten, w mojej ocenie, dobry rząd zdyskredytował. Przecież silne wzmocnienie pana, panie wójcie, wzmacnia PSL-a, ten jest taki niemożliwy rząd. Nie może być mojego poparcia w tym momencie. Przecież ten PSL to destabilizuje ten dobry dość rządu. Oczywiście wielu radnych rozpracowanych przez ich rodzinne środowiska obietnicami przez służby postkomunistyczne przyłożyły już rękę do tego, dały panu silniejszy mandat i tym samym silny PSL wraz z KOD-em będzie mógł demonstrować, panie wójcie. Tak, tak, moi drodzy radni, niech pan się wydaje, że nie macie wpływu na to, co się dzieje dookoła was. Tutaj w Miłowie trudno mówić jest to o PSL-u, bo to raczej chodzi o służby postkomunistyczne. Nie ma mowy, żebym ja z wami razem zagłosował na absolutorium dla pana prezydenta. Teraz, szanowni państwo, jest w roku przedwyborczym bardzo ciekawa taka sytuacja, bo po wielu latach mojej działalności kreuje się taka sytuacja, że wyborach kandydatów na wójta będzie bardzo wielu, naprawdę będzie bardzo wielu, bo wiele osób wyczuwa to instynktownie, że zmiany są konieczne i są możliwe. Tylko ci kandydaci, teraz taka moja lekka taka dygresja, znając życie, chcieliby pewnie coś zmieniać, ale nie chcieliby się nikomu narażać. Ja natomiast mówię wprost, że wtedy nie są to żadne zmiany. Służby postkomunistyczne płoną was i będzie tak jak było. Znaczy mówcie odważnie prawdę, że wam macie strach. Mówcie, że na donoszeniu to słabe budowanie wspólnoty, że na zarządzaniu finansami gminnymi taka, ażeby poprzednicy coś tam uszknęli i rozegrali całą resztę, to też słaby pomysł na budowanie wspólnoty. Za chwilę oczywiście w moim wystąpieniu ktoś pewnie powie, przecież my robimy wszystko to uczciwie i zgodnie z prawem. No ja przypominam sobie, tak jak wybory parę lat temu przeprowadziliście na przewodniczącego rady uczciwie, jak nieruchomości sprzedajecie uczciwie. Przecież ja to znam z własnego doświadczenia. Na koniec powiem tylko, że wspólnota jest nam potrzebna. Każdy może to interpretować sobie, jak chce, do czego jest mu potrzebna wspólnota. Służba okupacyjna do zdobywania informacji, do majątku, do pośmiania się przy śledztwie. Natomiast ci, co mają świadomość, o tym należy w Polsce się o tym przez ten nasz przeszedł do 1939 roku. Mówią taką wspólnotę, w takiej traumie, drugi raz będziemy musieli przychodzić i tego wszystkim życzyć. Dziękuję. Proszę o głos na pewno. Szanowni Państwo, jak radny Cieślak się odniósł do absolutorium, ja tylko powiem krótko, ponieważ w powiatu pan redaktor był uprzejmy napisać, że silna opozycja nie rozumie, co znaczy słowo absolutorium. W związku z czym ja powiem tylko tyle, że chciałam sobie wspomnieć terminów samorządowo administracyjnych, żeby było jasne dla wszystkich. I absolutorium, proszę Państwa, to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy. Brawo, czyli zgodnie, przepraszam, jest Pan tu gościem i nie jest Pan osobą do zachowywania się w ten sposób, Panie Przewodniczący.
Czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli Rady Gminy nad gminem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny jego działalności. Jednocześnie pan wójt dzięki temu wie, znaczy wójt generalnie, czy jego działania są akceptowane przez radnych, czyli przedstawicieli mieszkańców gminy. I proszę państwa, sytuacja wygląda w ten sposób, że na przykład otrzymany w zeszłym roku w kalendarzach, ja już nie mówię, że z głowy to wzięłam, było wyraźnie napisane. Komisja rewizyjna otrzymuje dokumenty gminy na co najmniej 3 tygodnie, żeby je przejrzeć. Wiecie państwo, ile się trwało posiedzenie komisji rewizyjnej? 5 minut. No może ze wszystkimi notatkami to było 10 minut. Koniec. My nie dostaliśmy żadnego dokumentu z gminnego. Ani umów, ani faktur, ani niczego. W związku z czym trudno, żeby na podstawie tego z czystym sumieniem zagłosować za przyjęciem autorytetu prawnego. Panie wójto, panie wójcie, to w pańskim interesie leżałoby, żebyśmy my jako radni mieli po prostu możliwość zerknięcia na to, co się dzieje. I proszę zrozumieć, dlaczego trudno udzielić absolutorium, jeżeli rzeczywiście w ciągu roku nie może udzielić absolutorium panu ktoś, kto w ciągu roku głosował przeciwko zmianom w budżecie, które były na niekorzyść ogółu mieszkańców. Mam pani prawo do tego, żeby głosować przeciw. Prosi o głos pani Skarbnik. I mam prawo do powiedzenia, dlaczego to zrobiłam. A więc, szanowni państwo, ustosunkuję się do wypowiedzi pana Martina, nawiązując do budżetu. Tak, zgodzę się, że budżet jest uchwalany w grudniu, że uchwaleniem budżetu zajmuje się Rada, że w ciągu roku dokonywane są zmiany. Po co są te zmiany? Ano między innymi po to, żebyśmy coś realizowali, tak? Gdybyśmy na przykład nie wprowadzajmy zmian, to po co nam w ubiegłym roku na przykład robić 6 km drogi za środki pozyskane 1,5 miliona z zewnątrz? Po co to wprowadzać? Nie wprowadzać. Po co dawać na między innymi na przebudowę drogi do powiatu? W tym roku dane drogi przebudowany odcinek drogi Łaziska Budystale 62 tysiące złotych. W roku poprzednim znów co roku jest pomoc dla powiatu. Po co robić? Nie robić również. Pobudowano strażnicę. Z takich inwestycji jeszcze główniejszych pozostały też środki na remont gminnej biblioteki publicznej. Też wartość dotacji 385 tysięcy złotych. Gdzie wartość całego tego remontu to kwota 610 tysięcy złotych. Nie wprowadzać, nie robić. Nie robić zmian. To jest to moja taka sugestia. Co do pracy Komisji Rewizyjnej, szanowni państwo, też się ustosunkuję krótko. Było spotkanie wspólnych komisji. Na wspólnych komisjach wszyscy państwo zostaliście zapoznani z materiałem. Mieliście przedstawione sprawozdania z wykonania budżetu, czyli mam na myśli tutaj mówiłam, co się znajduje w sprawozdaniach z pozostałych spraw, w bilansie jednostki, bilansie z wykonania. Pytałam, czy jakieś zapytania z strony państwa radnych, żadnych zapytań nie było. Czy państwo radni chcą przejrzeć dokumenty a propos tych bilansów? Nie było pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosi o głos pan wójt. Znaczy, proszę państwa, ja tylko krótko. Do szanownego radnego Martina Cieślaka nie będę komentował, bo to jest jego zdanie i zawsze tak będzie, bo on zawsze będzie twierdził, że to, co jest białe, to będzie czarne, a to, co jest czarne, to białe. To się nie zmieni, ja to rozumiem, natomiast jakby był taki bezczelny, to bym powiedział, to trzeba tej wody, co na którą pozyskaliśmy i na tyle ubolewałem, że to trzeba zrobić, wynależało znów
sam nie robi, bo to jest jego rejon, bo to się i tak, choć się zrobi, to i tak podziękowania nie będzie. Tak, koleżanko, koleżanko Sobny. Taka, taka jest prawda. I jak, a ja nie, ja nic nie komentuję, tylko proszę Państwa, ja nie oczekuję tych podziękowań. Żadnych podziękowań, bo nie jestem po to, żeby mi dziękowano, ja jestem od tego, żeby pracować i robić. Ja uważam i jestem dumny, że mieszkamy w tej gminie. Jestem dumny, że tutaj mogę funkcjonować przez tyle lat i dziękuję społeczeństwu. Jeszcze nie starałem się nigdy, żeby komuś coś przeszkadzać, to zawsze pomóc. A widzę, że tutaj w niektórych to tkwi coś takiego, że tylko by przeszkadzać. A jeszcze ta polityka, ta komuna, ta nienawiść jakaś do PSL-u. A co ten PSL zrobił? Zobaczycie, poczekajcie jeszcze chwila, moment. Zobaczymy, jak to będzie się wszystko układało, jak to się będzie polepszać. Bo widzicie, co się na świecie dzieje. To jest tragedia. Co się dzieje, to tragedia. To po prostu my sobie na to nie zdajemy sprawy. Ale proszę Państwa, nie o tym. Tutaj do pani radnej ja też nie mam do niej pretensji, bo ona ma swoje polityczne uwarunkowania. Przyszła z Warszawy, zamieszkała na pięknej wsi, jakim jest Krzyżyk i teraz wprowadza tutaj pewne zmiany i zasady. Pani radna, oczywiście pani ma swoje zdanie, pani tego zdania może się trzymać, natomiast nasi ludzie myślą tak, jak myślą i chwała im za to. Bo gdyby myśleli tak jak pani, kiedy tylko koty trzeba sterylizować i psy, bo to jest rzecz najważniejsza i w niektórym wypadku jeszcze tam coś ma pani, bo ja nie mówię, że pani nie ma doświadczenia życiowego, ma pani to doświadczenie, ale jako radna pani nie ma żadnego doświadczenia, żeby z ludźmi współpracować. Z całym sercem to twierdzę. Zobaczy pani, poczekajmy, pani dłużej tu pożyje w tej gminie. Na pewno tu nikomu się źle nie żyje. Ściągamy ile możemy pieniędzy. Mało tego, na wysokim poziomie mamy oświatę. Teraz nam się rozwala ta oświata poprzez postanowienia właśnie między innymi rządowe i poselskie. Bo to się zaczyna walić. Już mieliśmy pięknie poukładane. A teraz to nas raczej nas skłóca się, to jeszcze mało tego, że pieniędzy się nie da, a teraz ludzi nam się każe zagospodarować. Ustawa śmieciowa to samo zrobiła. Proszę Państwa, my tego się nie domagaliśmy. Góra tam robi tak, jak robi. My się staramy, ile możemy. Ja wcale nie mówię, ja nie narzekam na ten rząd, bo co dobrze robi, to dobrze robi. I wiele zmian jest potrzebnych. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy związane między innymi okładaniem samorządów bez pieniędzy zadaniami, to mnie to w ogóle nie pasowało, nie pasuje. Ja proszę Państwa już przeżyłem tyle lat i mam nadzieję, że jeszcze jakoś, jeżeli Boże mi da zdrowie, to doczekam do tych takich może lepszych czasów, ale ja nie widzę tych lepszych czasów. Wszędzie trzeba wybierać. Za komuny było tak, że dzielono. Teraz znowu znajomości, układy, bo to polityczny, to tobie nie daj, to ty się na liście nie znajdziesz. No przecież to do góry mi niepodobne. Dajcie spokój, do czego to doszło? To jest gorzej jak dla komuny. Bo ja przeżyłem te sprawy komuny. Ja zaczynałem swoje życie samorządowe w 80 roku. To był rok, jeszcze były lata takiej twardej komuny. Akurat stan wojenny. To były najgorsze chyba lata, jakie wtedy się przeżyło i tak nigdy nie miałem i nie było takiej nienawiści jak na dzień dzisiejszy dzisiaj. Jeden drugiego ścieżki go zarastały, sąsiad do sąsiada nie pójdzie, jeden drugiemu zazdrości. Proszę Państwa, to nie jest obraz polskiej wsi, polskiej samorządności i gminy. To jest obraz jakichś przeobrażeń, którymi się zachłysnęliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosił o głos na Kędzierzka. Po kolei, po kolei. Pani skarbnik. Pani słuchała mojego wystąpienia. Nie słuchała pani najwyraźniej, bo kiedy ja mówiłem, że nawet czasami te zmiany są rzeczywiście pozytywne. Natomiast pani twierdzi, że ja nie dostrzegam takich zmian i bym chciał cofać w rozwoju tą gminę i tylko wytykam błędy. Natomiast nie zgadzam się, no tu ewidentnie, no przykład, no ile dwa miesiące temu przynoszenie środków, to było na te wodociągowanie w Sinach Gdańskich 600 tysięcy. Tylko ja myślę, że widzi pan, panie wójcie, że pan czasami
po prostu to zrobił, bo pan wie, to by pani Dorota wychodziła. Wy jesteście mistrzami w nieoficjalnym działaniu. Wtedy takie zmiany wprowadzając, być może liczył pan na to, że radny napięcia nie wytrzyma i przybiegnie. Pójdźcie, co wy robicie, 600 tysięcy zabieracie. A pan mówi, 300. Panie Marcinie, no może jakoś się dogadamy. No to tak się załatwia. Nieoficjalna to była ta demokracja i mniej w ogóle nie było, nie? Bo to taki nieoficjalny górowy, jak wiecie, że tam prezydenci w Warszawie tak naprawdę nie ma, więc wiedzą, że idzie. I naprawdę jest mi przykro i panie mówię, pan zobaczy, pani Dorota Grzecznik, która panią obrazi od razu jakoś zgrani. Ja też staram się, możecie mówić to, chcecie wiele razy, że ja byłem prowokowany i różnie takie prowokacje. Nie mam rzeczywiście niepodobniejsze zachowanie, nie przyznam się, ale od dłuższego czasu nie jesteście ten zespół. No to nie pójdzie raz. Ta opozycja będzie bardzo dobrze, że będzie. To jest właśnie solą demokracji i solą rozwoju. Właśnie opozycja. Tylko, że znowu, jak lata, po 15 lat nie było w ogóle tej opozycji, ale mi się wydawało, jak mówiąc, że pamiętam w sprawie, to mi się wydawało, że ludzie zmieniają. To tak do domu przyjechało się rozgrywało wszystko na bieżąco, a teraz to widzicie, jak na tego doszło, no to jest zupełnie inaczej. Dziękuję bardzo. Prosił o głos pani Sołtys. Bardzo proszę. Panie wójcie, wszystkim kochani, to było tak. Czekałam już na wróżby. Widziałam przed 2 lat. I nie jest tak, że nie chcieliśmy podziękować. Chcieliśmy podziękować, bo ja zaraz słyszałam o tej wodzie właśnie, która przeszła. Pan Przemek raczył do mnie zadzwonić, poinformować, też podziękowałam, tak samo panu Przemkowiem i radnym, którzy... No właśnie, i o to chodzi. Nie wiemy, ile was się przyłączy. No właśnie, i o to chodzi. Więc dlatego te dziękowania nie mogły być takie słuszne. Wie pan, nie? Jak fajne. Tylko, ale nie wolno nas zadać za jednego człowieka. To pan wie. Trzeba zrobić kolejne. Wyżej mogliśmy się jechać dalej. A jeszcze tutaj do tego pana miałam sobie pytanie, bo tutaj niektórzy od nas się oburzyli, że to co pan zrobił, to było trochę tak jakby pan poniżej pasa, takie wstanie i klaskanie, bo jak zauważył pan, nie rozmawiamy tutaj o zabawce z piaskownicy, to było poważne sprawa. I byśmy chcieli tolerancji trochę, żeby pan tak na drugi raz nie wybuchał z tymi obrazkami, bo to nie było za fajne. Dziękuję. Proszę, że najmocniej chciałem tylko spytać panią radną, że jako ja nie prawdę na szczerze. Pani przeczytała to, co ja napisałem. To co jest absolutorium, to jest zatwierdzenie budżetu i koniec. To jest zatwierdzenie, czy wójt wydał te pieniądze, które mu państwo przeznaczyliście swoimi uchwałami, nieważne czy za, czy nie, czy przeciw, czy nie przeciw, i które miał do wydania w ciągu roku. I to jest absolutorium. Natomiast jeżeli ktoś przy okazji wyciąga komunę, PSL i różne inne rzeczy, nawet tego nie pamiętając, bo ja niestety to pamiętam, no to nie rozumiem, co to ma wspólnego z absolutorium. Przepraszam, że pan powie, gdyby pan był na studiach i pisał jakąś pracę i pan by zaczął tak klaskać, to by pana wyśmieli. Moja córka właśnie na Uniwersytecie Warszawskim studiuje dziennikarstwo i opisuje się w ten sposób, że nikomu się nie dokłada i nikomu nie ujmuje. Pisze się tak rzeczowo, bo nie jest dziennikarz od tego, żeby oszczędzał całą sytuację. Wie pan co? Naprawdę, jesteśmy zwykłymi sołtysami bez szkoły, ale pana zachowanie to po prostu nas przerosło. Proszę tego więcej nie powtarzać. Być może więcej nie będę państwa przerastał. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, po kolei, od końca to zrobię. Tak jak powiedziała pani Sołtys z Giżyc, praca dziennikarza polega na bezstronności. A jeżeli dziennikarz pisze, że jest, że opozycyjni radni nie rozumieją pojęcia absolutorium, to jest ubliżanie po raz kolejny radnym opozycyjnym. Nie jest to po prostu pana rola. Natomiast teraz zwrócę się do pana wójta i tak po kolei. Marcin zaczął od tych 300 tysięcy zdjętych z wody, które to wodociągowania Świnarbiszlańskie. Które to wodociągowanie? Pieniądze, te 300 tysięcy miały być zabezpieczeniem, jak wszyscy wiemy, dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, tego, żeby nam dali pieniądze po prostu w ramach projektu złożonego. Pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu w kwocie 212 tysiąca przyszły i na pierwszych i na wspólnych komisjach padło pytanie.
spełnimy konkretne warunki będą. I padło pytanie, między innymi pan radny Wodrzejewski też o to zapytał, czy już możemy w takim razie zwrócić te pieniądze na wodociągowanie wsi. Nie. I teraz na pozycji wydatki majątkowe budżetu pokazała się kwota 772,5 tysiąca złotych, jakoby zgromadzone przez nas na samochód. No to jest trochę zakłamywanie prawdy, bo taka prawda nie jest w stanie być. I takich rzeczy jest mnóstwo i naprawdę, a poza tym panie wójcie, pana wycieczki osobiste pod moim adresem, że jestem panią od sterylizowania kotów i psów, to przepraszam bardzo, ale nie jest taka prawda, tylko chciałam panu powiedzieć, że są różne tematy, ważne, mniej ważne. Tłumaczyłam panu to i wiele osób o tym wie. Pracuję w tak zwanym trzecim sektorze, czyli w organizacjach pozarządowych. Otrzymuję z tego tytułu nagrody i bardzo ważne wyróżnienia Ministerstwa Zdrowia, ponieważ działam na rzecz osób wykluczonych społecznie. Poza tym jestem jedyną radną w naszej gminie, która posiada coś takiego jak certyfikat radnego przyjaznego rodzinie. Bardzo ciężko było otrzymać taki certyfikat. W związku z czym proszę nie poniżać mnie w ten sposób, bo to idzie później sobie w światek i żyje swoim życiem, a po prostu albo stara się pan być uczciwy w stosunku do oponentów, albo nie. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Może dojść tej nerwówki. Prosił o głos radny Wasilewski. Tak, zmienię, chciałbym rozładować. Marcin radny na jednej z ostatnich sesji powiedział, że ci, co dużo głosu zabierają na sesjach, to są murowani kandydaci na wójta. Mam czterech po tej sesji, więc zobaczymy. Całkiem inna sprawa, bo zobaczcie, radna Dorota interweniowała, jak było nawiedzenie obrazu, żeby poczyścić nam drogę brzuzową. Do Jełowa wszystko fajnie, przyjechali panowie z zapałem, dwa dni chyba ostro walczyli. Tylko ja nie wiem co dalej, bo tak, wszędzie gdzie widziałem, jak się czyści, robi te ścinki, to jest to zabierane. U nas to jest zostawione w rowach, przyszła ulewa, woda sobie poszła na asfalt i na pola. Czy to tak ma być, czy oni będą to kontynuować? Jak nie mają z tym co zrobić, myślę, że chętnie by się znaleźli, żeby zabrać taką suchą ścinkę, nie wiem, czy to palenia, czy coś, czy brykę z tego się robi. No jest to po prostu zwalone. W rowie zostawione na odcinku Brzozowa A gdzieś pod krzyżyk praktycznie. Tam gdzie dzieli, oni tego nie zabrali, to bez w rowach mojego. Ruch jest praktycznie niedrożny, nie przed rozmowy w tym momencie. Powiat twierdzi, że to jest po prostu współpraca. Dziękuję. Z powiatem powiat nam daje pewne ułatwienia i pomaga w pewnej kwestii, a z drugiej strony my pomagamy powiatowi. To tyle otrzymałam taką informację z powiatowego zarządu. Panie Przewodniczący, jeszcze nie ma problemu, jeżeli ktoś jest chętny, może na kościółkę zabrać. To teraz się nie nadaje. Natomiast jeżeli będzie ściana, to jak Państwo zauważyli, trawa rośnie i ona rosnąć będzie, bo jest w miarę wilgotną i też nie jest taka pogoda paląca, tylko taka, która ta ścinka pewnie będzie jeszcze dwa razy w roku, więc jeżeli będzie świeże czy świeżo wyschnięte, także nie ma problemu, jeżeli ktoś ma potrzebę, to może to zabierać. Natomiast to no, pewnie to jakieś do najgorszych nie należy, bo to jest przy drodze, czyli wiadomo ile tam jest spalin i innych spraw. No ale do palenia pewnie by się przydało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że mogę zamknąć punkt interpelacji radnych i zapytania. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, ja chciałbym spytać, bo mam wiele pytań od mieszkańców odnośnie nazwy ulicy Brzozowej. Ten temat szybko wystąpił w tamtym roku, było zebranie i do tej pory spokojnie mieszkańcy mi się pytają. Co jest w tej sprawie nazwy ulicy? Tak. Dziękuję. Bardzo proszę pana wójta. Proszę państwa, z tymi nazwami ulic to jest tak, że my wystąpiliśmy do starostwa, żeby starostwo zwolniło z tak zwanej opłaty mieszkańców, bo proszę państwa, to nie jest tam nic za bardzo. To koszty związane z nadaniem ulic, numerów, zmiany tych numerów, proszę państwa, powodują zmiany wszystkich tak zwanych
proszę Państwa, to wszystko jest starocznie, no starostwo odpowiedziało nam, że nie mogą nam spojrzeć tych opłat, nas nie spać, a mnie się wydaje, że ich mieszkańcom trzeba sobie pozwolić na to, żeby ponieść tak zwane duże koszty. Starostwo to jest też ich dochód, bo to jest ich dochód, który mają te opłaty wpływać na to, że to ich za to wykonają. Dajemy sobie spokój, jeszcze może jakiś czas wytrzymamy, może będą jakieś zmiany ustawowe, gdzie ustawowo będzie to zwolnione z opłaty tej właśnie między innymi, a mamy na terenie Krotowa, samego Krotowa, mamy bardzo dużo podmiotów gospodarczych i tutaj na pewno obawa o nas o te podmioty, żeby nie powinny dużych kosztów. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu 12. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji. Czy są uwagi co do protokołu? Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu? Zaznaczam z poprawkami, jeśli takie są. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo.